Witam serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy temat wyposażenia indywidualnego sprzętu personelu latającego. Elementem, który nie do końca jest lubiany przez personel latający, bo taka jest prawda, to są lotnicze aparaty ucieczkowe. Jest to mała butla, która ma dwa stopnie, pierwszy, drugi stopień redukcji powietrza, sprężona na około 200 bar. I tu mamy możliwość oddychania, wykonania mniej więcej, w zależności od wydolności płuc, w zależności od tego, jak to oddycha, około 17-18 razy. I działa podobnie jak aparat nurkowy. Nasz personel wykonując zadania nad akwenami wodnymi, ma tego lała umieszczonego, przymocowanego gdzieś do kamizelki transportowej, w taki sposób, żeby w szybki, łatwy sposób był dostęp do tego drugiego stopnia i można było w razie konieczności z niego zacząć oddychać. Ten nóż ma troszeczkę inny kształt i troszeczkę jest inaczej wykonany. Ma piłę, nóż do cięcia i ostatek kończoność. Świecę tą PSMD-30 możemy wykorzystywać zarówno w nocy, jak i w dzień. Dla odróżnienia mamy wyżłobienie, które wykorzystujemy w nocy, odkręca się tą część i w dzień tą, która jest płaska. Widoczność tej świecy zgodnie z instrukcją to jest 20 km w nocy i 5 km w dzień. Wyposażenia takiego najnowszego to są radiostacje ANC PLC 112. Tak jak tutaj widzimy, to jest typowa radiostacja personelu latającego. Radiostacja ta ma szeroki wachlarz możliwości. Jest naprawdę dość wszechstronną radiostacją. Ma możliwość łączenia się na podstawowych funkcjach, gdzie mamy tylko włącz, wyłącz i podstawowe częstotliwości ratownicze, poprzez możliwości ustawiania, wysyłania SMS-ów, wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, wskazywania miejsca rozbicia, czy ewentualnie lądowania awaryjnego. Jest to radiostacja, która w warunkach teatrów działań, kiedy wykonujemy zadania na teatrze działań, jest personalizowana, czyli przypisywana indywidualnie każdemu z załogi.